Dzisiaj obchodzimy 20-lecie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. Jaka jest nowa perspektywa NFZ? Myślę, że narodowy płatnik ma dobrą perspektywę i ona wynika z wzrostu gospodarczego. Ona wynika z tego, że płace rosną w szybkim tempie. To daje szansę na częste zmiany planu finansowego, który nie goni rzeczywistości. Musimy go nowelizować tak, by te środki, które wpływają ze składek ubezpieczeniowych, można było wykorzystać. Jest to możliwość przejścia właśnie z tego zabiegania o ilość świadczeń na to, by wreszcie zacząć myśleć też o jakości czy o efektywności wydawanych pieniędzy. Jakie działania planuje podjąć NFZ w najbliższym czasie, aby system był bardziej nakierowany na pacjenta, był bardziej efektywny? Z jednej strony to będzie przede wszystkim nakierowanie na personalizację świadczeń, czyli świadczenia celowane do konkretnego pacjenta, jak również duża poprawa, jeżeli chodzi o informowanie o możliwości uzyskania świadczeń, czyli sprawna linia informująca pacjentów o dostępie do tych świadczeń, jak również myślę, że wprowadzanie nowych technologii, preferowanie niektórych dobrych technologii, jak na przykład zabiegi laparoskopowe. To są te dziedziny, w których chcemy zachęcać świadczeniodawców również finansowo, by polska medycyna zmieniała się w kierunku tych świadczeń, które są nowoczesne, efektywne i mimo, że czasami trzeba za nie drożej zapłacić, to ostateczny efekt finansowy będzie nie tylko dobry dla pacjenta, ale również wprowadzi pewne oszczędności w odległym czasie dla płatnika. Jak pan ocenia nasz system w porównaniu do innych krajów europejskich? Wypadamy lepiej, gorzej? To jest system mieszany, budżetowo-ubezpieczeniowy i on ma, oba systemy mają pewne zalety i stosując mieszany system finansowania świadczeń, myślę, że to jest najbardziej taki system, który daje się sterować i to na bieżąco, więc nie należałoby go zmieniać. Natomiast dobrze by było, gdyby budżet państwa przeznaczał większe środki na świadczenia medyczne. Nadal problem ilości świadczeń jest tym problemem decydującym o zadowoleniu pacjentów. Nadal są to kolejki, które nie będzie można inaczej zlikwidować, jak poprzez zwiększenie nakładów. Jak pokonamy ten prosty problem ilościowy, to wtedy możemy przejść dopiero na jakość i efektywność wydawania środków.